na lewo. Do grupy proszę. Dobra, to mogę też mówić, zostawić. Czy jakaś pojedyncza jest osoba w tej grupie, czy jest tylko parami? Nie ma. Dobra. Tam dziecko po prostu. Dobra, a pan ma 21. Ja mam 27. To tak się nie da. No to chyba, że to dobra, już witam. Bardziej w tą stronę, bo tutaj nie mamy miejsca. Dawidek nie biega, chodź do mnie. Ale to fajnie. Ale bym tam kto ty. Dziewa. Cześć światło. Dobra, hej. Idziemy. Bardzo cieszyli, bo wiedzieli, że w tej skale jest ołów. Jak była lekka, odkładali ją na bok i szukali dalej. I teraz macie Państwo zadanie, proszę spojrzeć. To mamy na podświetlaniu, nie pokażę, tak?
Pozostawisz tak. Zaraz w tym świetle przejrzawicie dwie postacie. Jedna stoi, druga klęczy. Jak popatrzymy na tego klęczącego Gwarka, to pod jego głową jest taki ciemny pasek przybliżowatej galeny. Jest tutaj galena, proszę pozostawić. Jest tutaj galena, jest na górze i z boku tutaj po lewej stronie. Wszyscy widzieli? Mhm. Dawid, daj na chwilkę latarkę na dół. O, i teraz Państwo też widzicie? No to co, jaki jest ten wniosek? Że co macie? Zepsute oczka. Barkowie nie mieli telefonów, nie mieli komputerów i w tych ciemnościach pracowali, bo jedna lampka, jeden barek pracuje w danym miejscu. Już teraz nie może Dawid świecić. Także zostajemy. Proszę Państwa, i proszę spojrzeć, mamy dwie postacie. Barka, który znalazł tą galerę, jego te proste narzędzia, czyli kilo, młotek zwany frylikiem. Mamy naczynie transportowe, metalową nickę. Taka nicka, jak była pełna tej galeny, ważyła około 130 kg, więc barek nie ma siły jej mieć. Dlatego za pomocą różnego rodzaju lin, haków, ciągnie ją po ziemi, czyli po spodu, w kierunku szybu. Później przekłada do kubłem i kubłem jest wyciągana na powierzchnię. Jak już nie ma galeny, przechodzi w inne miejsce i w ten sposób powstają na tej chodniki czy wyrobiska, które były zawsze drążone z tym lekkim spadem, żeby wody sobie spływały coraz to niżej. I tutaj ta woda nasuwa do tego jeziorka. Z tego jeziorka chodnikiem równoległym jest odprowadzana poza teren kopalni. Nasi barkowie pracowali w ciszy, w milczeniu, porozumiewali się szeptem, tak jakby gwarzyli. Co do tego gwarzenia nazywano ich mylnie gwarkami, to powinniśmy mówić na nich kopacze, bo oni kopali tą rudę. Pracując co jakiś czas przerywali pracę, tak jak ten stojący, bo on nasłuchuje pracę tego stępla drewnianego, którym jest zabezpieczone to wyrobisko. Taki stępek pod wpływem nacisków na prężek, na warunkiem, żeby suchy, to nim się złamał, to czeszczał. Jak czeszczał, ostrzegał przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Wtedy opuszczali miejsce pracy, albo podkładali następny stempel, który musieli tutaj na swoich barkach przynieść, bo konie u nas w podziemiach nie pracowały. Czy macie do Państwa jakieś pytania, czy możemy iść dalej? Możemy. Dalej. Proszę Państwa, pójdziemy tą przed wioską, ale proszę Państwa, na końcu, jak Państwo widzicie, jest niżej. Jak Państwo widzą, to jest bardzo niski. Żaden gwarek się nie miał prawa stać, kiedy jak pracował, musiał pracować w pozycji leżącej. To odbieli te barki, te sołaty, on się Państwo, że posadzka jest mokra. To są stare narzędzia znalezione z środowiska, dlatego tak brzydko wyglądają. I idziemy sobie do gwarka na boku. Nie musicie, a nie mogę być. To ci powiem. Oła. Nie widzę, co to jest.
święta powierzchnictwo, łączę ty bratem barką z szczęścia swego strażnictwo. Proszę Państwa, Barek jak szedł pod ziemia, czy złapał żadnej linie, zaczynał się tak, jak my dzisiaj przed figurką swojej patronki, przed świętą Barbarą. Przyjęliście, prosili o bezpieczną pracę, o to, żeby mu się nic nie stało pod tą ziemią. Jak wyjeżdża, przechodzi ponownie, teraz dziękuję już Barbarze za opiekę, za to, że szczęśliwie wraca do domu. I ten zwyczaj górniczy trwa do dnia dzisiejszego. Na każdej kopalni górnicy mają figurkę swojej kopalni. I nie, tak figurkę z patronatę swoją, nie świętą Barbarę i nie ma górnika, który przed zjazdem nie pochyli głowy, nie poprosi o to, żeby szczęśliwie wrócił do domu. Nam tą figurkę przekazali górnicy z kopalni Dobrówka w Piekarach Rudnych. Tam ta kopalnia została zamknięta, więc teraz patronka nas i Państwa tutaj szczerze. Proszę spojrzeć, mamy świętą Barbarę, obok niej po lewej stronie mamy galerę. Jest ona tutaj przyniesiona, wlepiona, żeby Państwu bliska pokazać, że jak się na nią poświeci, to ona błyszczy. A teraz przechodzimy sobie do komory zawałowej. Zawał to jest jedno z zagrożeń występujących na terenie kopalni. Chodźmy. Komory jest mniejsza, wynosi 500 metrów kwadratowych. Te rafki, które siedzą w głębi komory, siedzą tak mocno jak rafki, które bywali w barkowie. Chłopak, który skończył 16 lat, po raz pierwszy zjechać pod ziemię, pracując w tych ciemnościach, czyli właśnie pomysłu tej lampki, w wieku 30 lat stracił wzrok, a dożywał tylko 40 lat. Szukając galeny, nie zawsze na nią trafiał, jak jej nie było, to się z takiego miejsca wycofywał, a na ten sposób pozostały chodniki poszukiwawcze, takie małe, gdzie jednym widział kamienie, w drugim glinę, galeny nie było, w barkowie poszły szukać dalej. I proszę spojrzeć, jakich tutaj było bardzo dużo, skoro powstało nam takie duże wyrobisko. Jest ono zabezpieczone za pomocą tych stępli drewnianych. Dodatkowo komora posiada zabezpieczenia współczesne stojaki górnicze typu galeny. Czyli w tej części komory można było długo bezpiecznie pracować. A jak Państwo się odwrócicie w prawą stronę, proszę spojrzeć, tam nie ma żadnych zabezpieczeń. Widzimy same skały. To jest ten dolon, wśród którego występowała galena. Dolomit układa się tak w płaszczyznach prawie że poziomych, o różnych wysokościach, między innymi wywiaski, gminy i woda przedostając się tutaj, wymywa to lepiszcze, powstają te odspojenia, które przy wstrząsach mogą się oderwać, spaść. Takie zagrożenie na kopalni nazywa się zawałem, stąd nazwa tej komory komora zawałowa. Przed takim zawałem oszczekał pracujący bardzo dobry tu w kopalni skarbnik, który on nie widział, ale każdy wie, że skarbnik w kopalni skarbnik, że jak będzie jakieś zagrożenie, to skarbnik za komorę. To mnie niepokoi. Jestem światłem gdzieś w chodniku, czasem wiatrem gdzieś w tunelu. Bywarzę niepozorną myszą i spracowanym gwarkiem. Jestem panem tych podziemi, zwą mnie skarbnik. Strzegę bogactw tu zaklętych w ścianach, stropach i chodnikach. Jeśli zechcę, to mnie ujrzysz. Gdy nie zechcę, będę znikał. Jestem wszędzie, widzę wszystko. Szczerą pracę bardzo cenię. Obserwuję wszystkich ludzi, którzy zeszli tu pod ziemię. Chcesz tej skale wydrzeć kruszyc? Bez mojej zgody się nie uda. Jestem królem tej krainy. Jam jest skarbnik. Nie uda. Gdyś kutliwy, leń, maluda, choćbyś wieki drążył skałę, nie popuszczę ani krztyny. Nie dostanie się kawałek. Na nastroje bardzo zmienne. Byłam gniewny i łagodny. Kęsa chleba czasem żądam, kiedy jestem bardzo głodny lub zapłaty się domagam za tę pracę, co czynicie. I nie radzę się sprzeciwiać, jeśli jest wam miłe życie. Gdy ktoś dobry, czynny, szczerze pracę swą szanuję, jestem uczciwy i pomocny. Tego oj nie obdaruję. Zatem warto być solidnym, słuchać mego ostrzeżenia, by na zawsze tu nie zostać w mym królestwie, w mych
pod ziemię. Bez kali będą zapowieścia do wyniku kopania skarbników. Proszę sobie się spojrzeć w lewą stronę. Mamy tutaj chodnik, który wygrabiły nam wody, wychając ze skały od dołu do góry. Po podjęciu wody powstał taki lej, jest kolejne osoby, z którego warkowie się bardzo cieszyli. Pomogli do niego wrzucać zbędny dolomit, żeby go nie musieć transportować na powierzchnię. Jak jest głęboki ten lej, tego Państwu nikt nie powie, bo jego głębokość nigdy nie została zmierzona. Pod tą półeczką skalną możemy zaobserwować wapń muszlowy szary, który też zalega pod Tarnowskimi Górami. I teraz gasimy światło i idziemy sobie dalej. Proszę Państwa, będą już potem niższe chodniki, także proszę uważać na swoje głowy. Przypominam, no pewnie. Proszę Pana, wyrobisko wartowskie to było 80 cm. Tyle, żeby się przecisnął. Przechodząc, proszę sobie spojrzeć w prawą stronę. Myśmy z tym chodnikiem przyszli, tylko wtedy było światło oświecone, a w takich ciemnościach poruszali się warkowie. My idziemy dalej tam, gdzie jest światło i proszę uważać na Thank you.
Proszę Państwa, patrzcie, jak idę ładnie. Kamera nie rozbita? Kamera nie rozbita? Dobra się szło na szło. Dobra się szło na jedno, nie? Fajnie. To jest? To jest? Na drugi? Co jest? No tu. Cześć. To jest. Proszę Państwa, dobrze się szło, prawda? To nie za mnie spojrzeć jeszcze raz. Ten chodnik, siadł jest oświecony, tak wygląda. Prawda? Ładnie. No a tak, tak wychodzili parkowie. A w nagrodę, żeście tak ładnie przeszli, pójdziemy teraz chodnikiem wysokim. Taką nam tabliczkę przywiesili, ale on będzie wysoki dopiero za zakrętem. Potem się nikt nie będzie chciał schylać. Tu jest niżej, ale nie tak nisko jak tutaj. O, tak potem chodnikiem wysoki wypowiadam. Przepraszam. Dobra, tak, pani wiersza, tak? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. I Proszę Państwa, tak jak tutaj woda kopnie, tak to fala na pracujących barków, przedostając się wymywa piaski gliny i my stąd te skały samowe zbiorę tą gliną. Temperatura tej kapiącej wody ustala przez cały rok plus 7, powietrza plus 10, ale wilgoci tutaj mamy 98%. A to jest nasze cudowne źródełko mądrości, piękności, grzeczności. Kto sobie czoło pomoże, to wodą, to będzie mądry, piękny, czasami i grzeczny. Także radę wszystkim z tego korzystać. Ale tam zdjęcie zrobić, żeby jesteś grzeczny. Ja się po prostu o, tak to ja. Ma,
Państwa, zatrzymaliśmy się przy Pomorze Niskiej. Czemu została nazwana Nisko? Jak się pochylicie, to zobaczycie, w którą stronę nie spojrzycie, zawsze jest bardzo nisko. Powierzchnia całej komory 2000 metrów kwadratowych, my całe nie oglądamy, poza zasłaniają nam te górki z tej gliny dolomitowej. To jest to wszystko, co nam tutaj zginęło z wodą. Zasłaniają też budowle zabezpieczające, czyli kaszty. Możemy też zwrócić uwagę, co się dzieje z tym stemplem, kiedyś był taki gruby. Jednak pod wpływem czasu wilgoci to drobnowieczeje, rośnie silkie patyczki. Przednim się złamią, to trzeszczą, jak trzeszczały, ostrzegały przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Widzieliście Państwo, że woda kapała cały czas na tych gwarków. Stąd wniosek, że w takim błocie, w takiej gminie nasi gwarkowie musieli pracować, żeby tą galenę znaleźć. I powolutku idziemy dalej. Zobaczcie, jak jest nisko wody. Zobaczcie, no, ale małe rąko, nie? No, no, no. 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 Proszę Państwa, chodnik transportowy, proszę zwrócić uwagę, jest obudowany obudową drewnianą. Tam, gdzie my chodzimy, chodniki nie są obudowane, tylko tam, gdzie był przeładunek tej rudy, albo gdzie pracować, gdzie były te wyrobiska, te miejsca dodatkowo zabezpieczone. Mamy tutaj wozy, niski wóz, drzewiarka do transportu drewna, metalowe koleby do transportu ropy. Te wozy nigdy nie były tak sobą połączone jak tutaj, tylko były pojedynczo pchane przy pracujących tych chłopaków z zaleciskaczami. Zakręcały w lewą stronę, podjeżdżały pod szybszczem szporze i tam nad chodnikiem była kładka, na niej sali gwarkowi i przekładali tą rudę z wozów do kubów. Kubłami była wyciągana na powierzchnię. Idziemy oglądać szybszcze szporze. Tak, tutaj, no to chodźcie szybciej.